Plan zwrotu utraconych środków w wyniku haku giełdy Mt. Gox został zatwierdzony. Jak bardzo te wypłaty zagrażają rynkowi kryptowalut tego dowiecie się w tym odcinku. Zapraszam. Krypto Masters przedstawiają. Cześć ponownie Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat Mt. Gox ponieważ w zeszłym tygodniu pojawiła się informacja że został zatwierdzony plan wypłat dla wierzycieli. Zanim przejdziemy do Mount Gox, spójrzmy sobie co się dzieje na rynku kryptowalut. Bitcoin dzisiaj kosztuje 62 823 824 dolary. Jest na niewielkim plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Tak jak zresztą wszystkie inne altcoiny, mamy ładną zieleń dzisiaj na rynku, bardzo mi się to podoba, chociaż te wzrosty nie są duże, są one na poziomie 0, 1, 2, 3, 5%. Dominacja według strony coin 360.com wynosi 46,6%, jednak ja nie za bardzo mam zaufanie do tej strony i dominację zawsze sprawdzam na CoinMarketCap. Na CoinMarketCap widzimy, że dominacja wynosi 45%. Zaraz przejdziemy do dominacji, a spójrzmy, jak nasze kryptowaluty zachowywały się w ciągu ostatniego tygodnia. I tu mamy na pewno faworyta Solana, ponad 32%, prawie 33% w ciągu ostatnich 7 dni, ale większość widzimy, że jest też na plusie. Bitcoin niecały 1%, ETH 11%, Cardano ponad 2,5%. I tak dalej, i tak dalej. Mamy dosyć fajne wzrosty. Luna wzrosła 23%, Shiba, o której nie za bardzo chcę rozmawiać, 48%, Avalanche 28%. Także w ciągu ostatnich 7 dni mamy dosyć fajne wzrosty na rynku kryptowalut. Zobaczmy, jak wygląda dominacja. I dominacja ładnie nam podskoczyła ostatnimi dniami. Nie jest to dla mnie dobra wiadomość, ale od 10 września aż do 20. Października mieliśmy wzrost dominacji Bitcoina, i od 20 października zaczęła ona spadać. Stąd też te wzrosty na altcoinach. No i mam nadzieję, że ten spadek dominacji Bitcoina będzie się utrzymywał i przyjdzie taki prawdziwy alt-season. Chociaż można powiedzieć, że już od dłuższego czasu mamy alt-season, mniej więcej wiemy, co się dzieje na rynku. Teraz możemy przejść do tematu dzisiejszego odcinka. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna w rozumieniu polskiego prawa. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z kryptowalutami, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik Kryptowaluty dla Początkujących który na pewno pomoże ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. A jeżeli nie masz jeszcze konta na giełdach kryptowalutowych, to w miejscu na opis pod każdym filmem znajdziesz linki do takich giełd jak BitBay, niegdyś polskiej giełdy kryptowalut, do giełdy Binance, największa giełda kryptowalutowa na świecie oraz do giełdy Kanga Exchange jest to polska giełda kryptowalut. Także z tych linków możesz skorzystać. Jeżeli spodobał ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Wierzyciele Mount Gox mają otrzymać ponad 9 miliardów dolarów w Bitcoinach. Niedawne ogłoszenie, niedawne zgłoszenie do sądu okręgowego w Tokio ujawnia, że ofiary Haku czy tam kradzieży Mount Gox mogą wkrótce otrzymać swoje środki. W skrócie o Mount Gox dla tych co jeszcze nie wiedzą. Jest to giełda powstała w 2009 roku i początkowo zajmowała się handlem kart Magic The Gathering. W 2010 roku zaczęła handlować Bitcoinem i szybko stała się największą giełdą Bitcoina na świecie. W lutym 2014 roku giełda zawiesiła transakcje i jak później się okazało została zamknięta. Do dziś do końca nie wiadomo, czy została schakowana, czy w sprytny sposób właściciel giełdy po prostu ukradł środki klientom. Ale wiadomo, że borykała się ona i jej właściciele z dużymi problemami od samego początku. W czerwcu 2011 roku firma doświadczyła pierwszego włamania, w którym hakerzy zdobyli komputer audytora Mount Gox i zmienili cenę bitcoina na 1 cent. Następnie zaczęli oczywiście kupować te bitcoiny po sztucznej cenie, korzystając z prywatnych kluczy do hot walletu klientów Mount Gox, uzyskując około 2000 bitcoinów. Wypłacanie tych bitcoinów przez hakerów trwało nawet 2 lata. Inne, bardziej publiczne problemy zaczęły się pojawiać już w 2013 roku. Coinlab, były partner biznesowy, pozwał Mount Gox na 75 milionów dolarów, twierdząc, że złamali umowę. Mieli przejąć amerykańską klientelę Mount Gox, ale z powodu złamania umowy przez nich do tego nie doszło. Co więcej, Mt. Gox była przedmiotem dochodzenia amerykańskiego departamentu z powodu stwierdzeń, że filia działa bez licencji w USA. W końcu rząd w Stanach Zjednoczonych przejął od Mt. Gox ponad 5 milionów dolarów. Ogólnie mówi się, że z Mount Gox ukradziono 850 tysięcy bitcoinów, wartych wówczas około 473 miliony dolarów. 200 tysięcy bitcoinów ponoć zostało odzyskanych, i, były, i było dużo plotek o zwróceniu środków wierzycielom. Ale do dnia dzisiejszego nie doszło to do skutku. A pomyśl tylko, że kupiłeś bitcoina zaraz przed hakiem giełdy za około 800 dolarów, a dziś bitcoin kosztuje ponad 60 tysięcy dolarów. To z jednego bitcoina miałbyś prawie 80 razy zysku. W przeszłości mieliśmy wiele informacji, fake newsów i tak dalej, że nadchodzi wypłata z Mt. Gox. I że będą spuszczać swoje bitcoiny na giełdy, albo że dostaną równowartość w dolarach według ceny z dnia ataku hakerskiego, albo że dostaną wyrównanie w dolarach z ceny z dnia otrzymania, itd, i tak dalej, i tak dalej. I do dziś nie wiadomo, w jaki sposób poszkodowani otrzymają swoje środki. W sumie nie wiadomo, czy w ogóle oni je odzyskają. Parę dni, parę dni temu, a mianowicie 20 października, ukazała się informacja o tym, że Wierzyciele Mount Gox mają otrzymać ponad 9 miliardów dolarów w Bitcoinach, czyli nawet niecałą straconą kwotę. Jak możemy przeczytać na Bloombergu, oczekuje się, że wierzyciele Mount Gox odzyskają Bitcoiny o wartości ponad 9 miliardów dolarów, zgodnie z dokumentem dotyczącym planu naprawczego złożonym w sądzie okręgowym w Tokio dla nieistniejącej już giełdy. Termin wierzyciele odnosi się tutaj do różnych ofiar, które straciły pieniądze, gdy giełda kryptowalut została zhakowana w 2014. Wierzyciele będą mogli niby otrzymać około 90% należnego im majątku, ale całkowita suma posiadana przez powiernika jest podobno wyceniana na ponad 9 miliardów dolarów, biorąc pod uwagę ostatnie ATH zarejestrowane na bitcoinie. A jak policzymy sobie wszystkie skradzione bitcoiny, czyli 650 tysięcy, to są one warte 39 miliardów dolarów. Market cap kryptowalut wynosi dziś 2,5 biliona, a samego bitcoina prawie bilion 200 miliardów dolarów. Co oznacza, że wartość skradzionych w Mt. Gox krypto wynosi zaledwie lekko ponad 3%. Nie ma tragedii, a często w społeczności kryptowalut słychać, że jak poszkodowani odzyskają swoje bitcoiny i spuszczą na giełdach, to będzie wielki dump Bitcoina, a nawet będzie to początek hostsy. Ja tak akurat nie uważam. Zwracając uwagę na market cap, a nawet wolumen na bitcoinie jest większy, bo wolumen wynosi 32 miliardy 877 milionów. Także ja bym za bardzo się nie przejmował tymi wypłatami. Oczywiście na rynku istnieje coś takiego jak panika. I jak tylko pójdzie informacja, że wierzyciele otrzymają swoje bitcoiny, to wiele ludzi, ulica na 100% zacznie się wyprzedawać i tym samym może spowodować obniżkę ceny bitcoina. Rozmawiałem też z kilkoma moimi znajomymi na temat wpływu właśnie tych wypłaconych środków przez Mt. Gox swoim wierzycielom, jaki będzie miał wpływ. No to oczywiście najbardziej tutaj zagraża nam panika i też te wypłacone ewentualnie bitcoiny, bo trzeba wziąć pod uwagę jeszcze orderbook. Przeszukiwałem internet i nie znalazłem takiej strony, która mogłaby pokazać orderbooki na kupno bitcoinów ze wszystkich giełd. Znalazłem tylko na stronie databitcoin.org. Zestawienie orderbooków z siedmiu giełd z Bitfinexa, Krakena i tak dalej. Nie ma tu, zauważcie, ani Coinbase'a, nie ma tu ani Binance, największej giełdy kryptowalutowej na świecie, które mają największe wolumeny i prawdopodobnie największe zasoby bitcoinów, ale jak przyjrzymy się na te, właśnie statystyki, to do 60 tysięcy 500 tysięcy dolarów wartości bitcoina w order booku jest 1600 ponad 1600 bitcoinów tylko na tych siedmiu giełdach. Biorąc pod uwagę, że wypłacone 9 miliardów po cenie 63 tysiące dolarów za bitcoina, to wierzyciele otrzymają jakieś 140 około 140 tysięcy bitcoinów. To faktycznie może to wywołać impact na giełdzie. O ile wszyscy w tym samym czasie spuszczą te bitcoiny na giełdy, a też nie wiemy, czy oni dostaną równowartość w dolarach, czy dostaną bitcoiny tego nigdzie. Nie mówią, nie ma takich informacji, dlatego ja bym za bardzo tutaj się tym nie przejmował. Bardziej przejmowałbym się paniką, która może przyjść, jak te bitcoiny faktycznie, czy te środki faktycznie będą już zwracane. Ciekaw jestem Waszego zdania, co Wymyślicie, co się stanie po wypłacie tych środków, dajcie znać w komentarzach, a jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.